Witam! W tym filmie pokażę Wam mój sposób na tanie i szybkie odczyszczenie zaniedbanego napędu. Jako przykład posłuży mi moja ulubiona 10-rzędowa kaseta Shimano XT771. Napęd, jak widać, nie był czyszczony od dłuższego czasu, a dokładnie ponad roku. W tym czasie posłużył do przejechania około 4000 km w miejsko-leśnych warunkach. Żeby usunąć tą całą olejowo-piaskową maź, najlepiej ściągnąć kasetę i łańcuch. Będzie nam wtedy łatwiej wyczyścić przednią zębatkę, przerzutkę i jej kółeczka. Jeśli czyszczenie ma mieć sens, to wszystko musi być czyste i suche. Jeśli przerzutka słabo działa, to najlepiej wymienić linki i pancerze, albo przynajmniej ją nasmarować. Do czyszczenia przyda nam się szczoteczka, może być jakaś stara do zębów. Ja mam trochę większy kaliber, kupiony za parę złotych na Allegro, oraz wspaniały i cudowny środek czyszczący wszystko, czyli CIF. Cały proces jest banalnie prosty. Kasetę oblewamy wodą i CIF-em i szorujemy każdą zębatkę z obu stron, po czym znowu dokładnie płuczemy. Ja dla lepszego efektu powtarzam tą sekwencję dwukrotnie. Dokładnie wycieramy i voila, kaseta jak nowa. To samo robimy z łańcuchem. Gdy już wszystko będzie czyste, zakładamy części z powrotem na rower, dbając o poprawną kolejność zębatek i podkładek. Zakładamy łańcuch, smarujemy go i wycieramy do sucha, tak żeby nie służył już jako lepik na piach. A jakie są Wasze sposoby? Może macie coś lepszego? Piszcie śmiało w komentarzach i zapraszam Was na moje inne filmy. Cześć!